Mieszkańcy podwrocławskiego Sadkowa od kilku miesięcy żyją w strachu, że ich dom zamieni się w oborę. Tutaj miały powstać przemysłowa ferma na blisko 1000 krów. Mieszkańcy nie chcą tej inwestycji, bo obawiają się o swoje zdrowie i niehumanitarne traktowanie zwierząt. Ferma miałaby znajdować się zaledwie 150 metrów od zabudowań i blisko 500 metrów od szkoły. Od kilku miesięcy trwa walka, żeby zablokować tę inwestycję, ale wszystko zależy od decyzji środowiskowej gminy Kątów Wrocławskich. Poprzednie władze gminy nie miały nic przeciwko, ale dla nowego burmistrza sprawa nie jest tak oczywista. Nie wiedzieliśmy nic. O sprawie wiedział tylko inwestor i gmina. Urzędnicy w gminie, my nic nie wiedzieliśmy. Sielanka trwała do połowy marca, kiedy przez naprawdę totalny jakiś przypadek ludzie tutaj u nas w Sadkowie, sąsiedzi, dowiedzieli się, że jest planowana budowa fermy na 1000 krów. Zebraliśmy się wtedy kilka osób i założyliśmy Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Ekokąty. Sadków to mała, spokojna wieś, zaledwie kilkanaście minut drogi od Wrocławia. W marcu mieszkańcy dowiedzieli się, że tuż za płotem może powstać przemysłowa ferma na 1000 krów. Od tego momentu obawiają się o swoje zdrowie i środowisko. Wyliczają, że może dojść do skażenia wód gruntowych i powietrza, do tego odór, hałas i gryzonie. Mieszkańcy nie myślą tylko o sobie, mówią wprost, że przemysłowa hodowla to cierpienie dla zwierząt. Posesje ludzi czy nieruchomości ludzi graniczą z tą działką, na której ma być ta inwestycja. Ja nie wiem, to trudno mi powiedzieć, budynki mieszkalne mogą być 100-150 metrów, prawda? Kościół jest od granicy działki, nie wiem, ze 100 metrów chyba. Ujęcie wody jest nasze, ujęcie wody od granicy działki, gdzie ma być inwestycja, 36 metrów. Tam z tyłu za tymi oborami jest taki rów melioracyjny, który płynie do Bystrzycy. Jak tam jest wszystko z górki leci, ta woda wszystko będzie szła do tego rowu. Ja uważam, że to będzie bardzo zła inwestycja, jeżeli chodzi o mieszkańców Sadkowa. To ponieważ będzie smród i zanieczyszczone wody. Nie ufam im, że będą dobrymi gospodarzami i że zadbają o to, żeby ograniczyć te wszystkie szkodliwe jakieś tam, prawda, skutki. Inwestorem jest holenderska firma Hedro Farms, która na terenie gminy Kąty Wrocławskie działa od 25 lat. Wokół miejscowości uprawia różnego rodzaju warzywa. Mieszkańcy próbowali skontaktować się z inwestorem w sprawie planowanej fermy, jednak do spotkania nie doszło. W rozmowach mieszkańcy podkreślali jednak, że firma nigdy nie pokazała się z dobrej strony. Niby się mówiło, że PGR-y to trzeba było zlikwidować, bo to mało gospodarne, ale to co jest teraz, no to jest ruina w stosunku do tego co było kiedyś. Park, mieliśmy piękny park, sami go czynem społecznym oczyszczaliśmy, były alejki, był zadbany, był ogrodnik, który przycinał, a teraz raz, że nie wpuszczają tam nas miejscowych, dwa, jest po prostu zapuszczony, zarośnięty. Mieliśmy tam stołówkę, która właśnie też powstała w latach 80. Jest taki budynek tam w tym parku. No i teraz to jest ruina. Oni się nigdy nie zgodzili na żadne spotkanie z nami. Jedyne co, to odpowiedział nam w mediach społecznościowych. I powiem tak, odpowiedź była śmieszna, bo to takie, ja wam mówię, a wy wierzcie, prawda? Powiedział nam tak, nie będzie żadnego zagrożenia. Ja wam to gwarantuję, prawda? A w zamian za to, że nie będziecie protestować, to będę wam organizował festyny i utworzę wam ścieżki edukacyjne dla dzieci. Chcę, żeby nasze dzieci chodziły do obory i patrzyły, jak człowiek, wykorzystując swoją cywilizacyjną przewagę, potrafi traktować zwierzęta. To, co planują zrobić Holendrzy, jak ja czytałam opis procesu produkcyjnego, to nie ma nic wspólnego z rolnictwem. To jest po prostu patologia. My również wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z inwestorem. Wykonaliśmy kilka telefonów, ale nikt nie podniósł słuchawki. Otrzymaliśmy za to odpowiedź na maila, w którym firma odmawia udzielenia komentarza w tej sprawie. Dzień dobry. Zarząd Hedro Farms Polska Spółka z o.o. pragnie poinformować, że aktualnie nie widzi możliwości udzielenia komentarzy w sprawie inwestycji. Pozdrawiam. Krowy miałyby znaleźć schronienie w popegeerowskich oborach, które widzą Państwo za moimi plecami. Inwestycja powstała w latach 80., ale nigdy nie została skończona. I miała być to obora właśnie takiego typu już niby nowoczesnego, hodowla na rusztach, ale ponieważ były błędy jakieś za projekcie, jest, bo to się nie zmieniło, jest posadowiona niżej niż poziom wód w sąsiednim rowie. Spółki wodne, wtedy chyba tak się to nazywało, w Środzie Śląskiej jakby no, zakwestionowały tą budowę, no i ta budowa została wstrzymana i nigdy nie była oddana do użytku. Tam nie było nigdy żadnych zwierząt. No ja się zastanawiam, w jaki sposób kiedyś
nie spełniała wymogów ta obora, a teraz nagle spełnia. Żeby inwestycja mogła dojść do skutku, decyzję środowiskową musi wydać organ administracji publicznej, czyli gmina Kąty Wrocławskie. Na razie trwa postępowanie administracyjne i zbierany jest materiał dowodowy. Nie bez znaczenia dla całej sprawy jest zmiana na stanowisku burmistrza. Od marca tego roku funkcję pełni Julian Żygadło. Wcześniej gmina wydała dwie pozytywne opinie co do zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Od momentu, kiedy ja objąłem tę funkcję, wystąpiliśmy z dwoma zleceniami oceny analizy oddziaływania na środowisko, w którym to jednym dokumencie, który do tej pory spłynął z firmy Ekolog, otrzymaliśmy dane, które pozwoliły nam stwierdzić, że to przedsięwzięcie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wbrew tym wcześniejszym dwóm opiniom wydanym. I przede wszystkim chodziło to o wpływ na tkankę mieszkaniową, jeżeli chodzi o to oddziaływanie na środowisko. Także to jest duża wiedza dla nas i duże przewartościowanie w całym postępowaniu administracyjnym, które ostatecznie wpłynie na pewno na decyzję środowiskową. Ostatecznej decyzji środowiskowej można spodziewać się dopiero po 29 października, bo do tego czasu gmina czeka na odpowiedź ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Postępowanie administracyjne zostanie przedłużone do tego czasu. Zleciliśmy podmiotom zewnętrznym dodatkowe analizy, dodatkowe raporty, badania, które nam pozwolą uzyskać głębszą wiedzę w tym zakresie. I dzięki temu będziemy mogli wydać to rozstrzygnięcie, mając jak najbardziej bogatą wiedzę w tym zakresie, aby tutaj nie było wątpliwości co do rozstrzygnięcia. Decyzja środowiskowa jest decyzją związaną. Oznacza to, że organ, który wydaje taką decyzję, w tym wypadku jest to burmistrz, nie może wydać decyzji w oparciu na przykład o to, że weźmie pod uwagę interesy mieszkańców. Że weźmie pod uwagę na przykład takie aspekty jak spodziewany spadek cen nieruchomości, jak spodziewany spadek rozwoju gospodarczego. No bo wiadomo, będzie smród, będą muchy, firmy się będą stąd zabierać, prawda? To jest oczywiste. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku organ wydający decyzję, czyli w tym wypadku gmina, może wydać negatywną opinię środowiskową, jeśli inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych związanych z wodą lub negatywnie oddziaływuje na obszar Natura 2000. Negatywną opinię środowiskową można wydać również, jeżeli inwestor nie wyraża zgody na zaproponowany przez organ wariant alternatywny lub zgody nie wyrażają organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie i Sanepid. Sanepid już w styczniu wydał jednak opinię pozytywną, ale na wniosek gminy i po wpłynięciu nowych materiałów dowodowych przystąpił do ponownej oceny. Tym razem wydał opinię negatywną. Dwie pozostałe instytucje, czyli RDOŚ i Wody Polskie, miały szereg pytań do raportu środowiskowego przedstawionego przez inwestora. Była mowa o tych 5 przesłankach, które muszą zaistnieć, żeby gmina wydała negatywną decyzję. Państwo mają tego świadomość, więc mają też świadomość tego, że gmina może być zmuszona wydać pozytywną. Tak, mamy tego pełną świadomość, dlatego właśnie wszystkie działania, które podejmujemy, są koncentrowane na każdej z tych 5 przesłanek. I nie cofniemy się tutaj chyba przed niczym. Oczywiście nie przywiązujemy się do drzew, tak, nie podkładamy jakichś bomb, czy nie dopuszczamy się jakichś aktów terroru. Raczej staramy się koncentrować na zbieraniu funduszy, które nam pozwalają na zlecenie opinii eksperckich. Niestety takie opinie sporo kosztują i po prostu no, musimy zebrać na to pieniądze. Natomiast mając takie opinie, też łatwiej nam jest przekonać gminę do podjęcia jakiejś inicjatywy dowodowej. Trudno mi powiedzieć o ostatecznym załatwieniu, bo ani od burmistrza tego nie wymagamy, ani sam nie powiem, że będzie decyzja negatywna dla inwestora, pozytywna dla nas. To postępowanie pokaże, ale chcemy i tak to wygląda teraz, że postępowanie jest w ten sposób prowadzone, że decyzja będzie wydana na podstawie dużej ilości zgromadzonego materiału dowodowego. Wydawało się wcześniej, że będzie to tylko na podstawie raportu. Tam nikt nie czytał, prawda? Po prostu wystąpiono do instytucji opiniujących, czyli RDOŚ-u, Wód Polskich, Inspekcji Sanitarnej i na podstawie tych opinii chyba zamierzano wydać decyzję.
środowiskową. Nasz zryw, powiedzmy ludowy, uniemożliwił to. Opierając się na dziesiątkach przeprowadzonych przez nas rozmów, wydaje się, że ferma krów w Sadkowie nie tylko nie powinna, ale także nie ma prawa powstać. Mamy jednak świadomość, że wiele zależy od zebranej przez odpowiednie organy dokumentacji w tej sprawie. Wiemy, że mieszkańcy własnymi siłami i z własnych funduszy zbierają opinie ekspertów, które potwierdzają ich obawy związane z zagrożeniem dla zwierząt i dla nich samych. Postępowanie administracyjne będzie trwać najprawdopodobniej do końca roku, ale jego koniec zależy od materiałów dowodowych, które będą wpływać. Czekamy na rozstrzygnięcie postępowania, a do sprawy będziemy wracać. Echo 24, Oliwia Stasiak.